No i jest dzień po imprezie. Zobaczcie, w tym kartoniku od Brui zmieściłam obie czarownice, pająka. Jeszcze zmieszczę tutaj tego kościa trupa. Żeby nie było, ja już po prostu się żegnam z Halloween, bo wchodzimy zaraz w okres świąteczny. To zamykamy. Jeszcze parę rzeczy mi zostało. Do widzenia, czarownice, do przyszłego roku. Bye, bye. O, coś pękło? Nie. W domu wygląda jak na pobojowisku, ale już to powolutku ogarniemy. Zaraz będziemy trzecią zmywarkę wstawiać. Jak nie czwartą? Dawno tu nie było takiego bałaganu, co? Jeszcze ta deska jest do wyszorowania. Mój mąż tak się poświęcił wczoraj, zgolił wąsika. Nie. Wąsika zgolił, żeby mógł. Nie, dopiero idą. Tak. A my będziemy powolutku już składać te halloweenowe dekoracje. I jeszcze chwila, moment i będziemy wystawiać te świąteczne. Tak. Nie mogę się doczekać! No, ja myślę. Okolica kuchni już tak mniej więcej uprzątnięta. Teraz będę się już pozbywała wszystkich tych halloweenowych ozdób. O, tam też są. Ale w pierwszej kolejności niestety muszę powyciągać baterie z tych świeczek, bo jak je zaniosę i położę je na rok do komórki lokatorskiej, to te baterie niestety w środku wybuchają albo czasami po prostu się wylewają. A teraz na święta będzie można je na pewno użyć do czegoś. Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogu. Te dwie minuty wstępu, które widzieliście, to była niedziela, czyli dzień po imprezie. Chciałam wam pokazać do końca, co tam się działo, ale z drugiej strony tak naprawdę ja przez cały dzień sprzątałam, więc nie było co pokazywać. Pokazałam wam tylko te fragmenty, które były mniej lub bardziej ciekawe, a prawdą jest, że sprzątałam praktycznie do końca dnia. No, a po tym sprzątaniu postanowiłam, że przygotuję nas, wiecie, tak żebyśmy weszli w ten nowy tydzień tak płynnie, żeby wszystko było przygotowane, lunchboxy, żeby były czyste, żeby Mija miała przygotowane rzeczy. Ona teraz chodzi w mundurkach, więc ja muszę pilnować, żeby te rzeczy nie były na przykład jeszcze niewyprane albo niewyprasowane. Dlatego zawsze wieczorem, przed tam następnym dniem szkolnym, ja jej to wszystko przygotowuję tutaj wieczorem, tak żeby rano mogła to już taki gotowy zestaw ubrać. Z Emi jest trochę łatwiej, no bo wiadomo, że ona ma zawsze porządki w swojej szufladzie. I po prostu łatwo się to wszystko wyciąga. To, co chciałam dzisiaj wam pokazać, to efekty mojej pracy. Pokażę wam tak pokrótce, co zrobiłam, bo tak po prawdzie to są już takie wstępne przygotowania przed grudniem. Więc ja tak sobie powoli pomieszczeniami przechodzę i zaczynam już ogarniać tak, żebyśmy w ten grudzień weszli tak, wiecie, nie? Już tylko skupiając się na dekoracjach, na świętach i na tej całej pięknej otoczce, która nas czeka. Słyszycie ten dźwięk? To jest dźwięk naszej pralki. Z tym się nie da nic zrobić. Ja muszę do niej podejść, wyciągnąć pranie, wyłączyć ją, bo inaczej będzie piszczała tak po prostu przez cały dzień. Kolejne pranie wstawione. Czekam, aż znowu zacznie piszczeć. Nie lubię tego dźwięku, bo on jest taki, wiecie, denerwujący. Czasami jest tak, że ja naprawdę nie chcę wstawać do tej pralki i on piszczy, i piszczy, i piszczy, aż w końcu Mirek albo któraś dziewczyna tam podchodzi do tej pralki, to wyłącza. No i potem to pranie sobie tam leży i leży i ja zapominam o tym. Także może to dobrze, że piszczy? Nie wiem. Ale już wam pokazuję to, co mam zrobione. Zaczęłam w ogóle od pokoju moich dzieci. Być może to nie jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy uda im się utrzymać taki porządek do grudnia, ale staram się z nimi rozmawiać i
już Wam pokazuję, co tutaj jest zrobione. Mi zależy na tym, żeby one utrzymywały porządek tak, że będą mogły po prostu sobie odnaleźć to, co potrzebują. Czyli nie, mamo, widziałaś mojego marszala albo coś tam. Nie, dlatego staram się uczyć je. Wiem, że robię trochę to za nie, ale staram się je uczyć tak, żeby one te zabawki trochę segregowały. To oznacza, że u nas te zabawki mają swoje miejsce. Każda zabawka ma swoje miejsce. Jak one sprzątają, to wiedzą, że na przykład... O, proszę bardzo, tu chyba ktoś inny sprzątał wczoraj. One wiedzą, że na przykład tutaj w tych dwóch koszach są klocki Duplo, tak? Tutaj są jakieś rzeczy lekarskie i takie piękności, to takie ogólnie do zabawy w dom albo w jakieś tam scenki. Tutaj są powkładane wszystkie lalki, Barbie i inne takie rzeczy. Tutaj mają wszystkie ludziki. O, i tutaj są książki i ja planuję właśnie tutaj ten obszar, jak się zacznie grudzień, bo my mamy tych książek naprawdę sporo, wszystkie te książki zabrać do innego pokoju i wymienić na książki świąteczne. Zastanawiam się, czy już nie pod koniec listopada, dlatego że my musimy zdążyć te książki wszystkie przeczytać przed końcem grudnia. Dobra, i teraz następna strona. Tutaj już dziewczyny sobie zrobiły porządki po swojemu na blacikach. Ja lubię, jak te blaty są czyste, a one sobie zawsze tutaj jakieś wystawy robią, ale to jest ich pokój, także mogą sobie robić tutaj co chcą, oczywiście. Tutaj są takie rzeczy do gotowania, tutaj jakieś klocki, grzebyki, tu jakieś plecaki, torebki, portfele i inne, a tutaj takie mniej sprecyzowane już zabawki, jakieś takie grające i z bateriami, i jakieś tam inne. No i tutaj dalej mamy książeczki i jakieś tam inne sprzęty. Pluszaki w tych koszach, to są tylko pluszaki tam już. I tutaj jakiś dom. Także tak u nich wyglądają dobrze posegregowane zabawki. Teraz to się odbywa w tym momencie. Tutaj staram się też ścielić łóżka im. Może się kiedyś tego nauczą. No i szafa. Na tym mi tutaj zależało właśnie, żeby podzielić ich piżamki na starszą i na młodszą. I powoli zakładam już im piżamy świąteczne, dlatego że to są jedyne piżamy, które mamy z długim rękawem. Udało mi się parę rzeczy sprzedać na Vinted, więc miałam tam jakieś pieniądze, żeby zamówić im jakieś tam piżamy. Ja jestem wielką fanką piżam Carters, chyba się nazywa ta firma. Ona nie jest jakaś popularna w Polsce i ciężko jest dostać to w rozmiarze mi. Wiem, że na te młodsze dzieci na pewno jest. Ale udało mi się właśnie na Vinted i... wiadomo, że piżama to jest bielizna, więc ja kupowałam nowe z metką, a nie używane piżamy. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę większość sprzedawców, czyli większość osób, która sprzedawała te piżamki właśnie z metką, to były osoby spoza granic Polski, bo jedna paczka szła z Węgier, jedna szła z Czech, więc no trochę tego zamówiłam. Kupiłam też dwie piżamki świąteczne, ale to... na później. Dwie kupiłam z długim rękawem, takie nieświąteczne, żeby mogły jeszcze sobie tutaj teraz w listopadzie je ponosić. Pewnie krótko ponoszą. No ale jeszcze potem mamy styczeń, luty i marzec. Chociaż pewnie też będą tam na zmianę ze świątecznymi, bo one mają długie rękawy. Tu Wam jeszcze pokażę. Zobaczcie, tak wygląda właśnie szafa, która jest przedzielona na pół. I tutaj z tej strony są mundurki Mii. I mamy do nich łatwy dostęp. Tutaj jeszcze mamy spódniczki i rajstopy, także wszystko jakby mamy tutaj na swoim miejscu. I to jest tak naprawdę jedyne pomieszczenie, które już jakby jest temat zamknięty, sprzątania i już jest przygotowane na początek grudnia. Chociaż mamy początek listopada. Zobaczymy, jakim pójdzie z tym utrzymywaniem porządku. Ale to i tak jest naprawdę, nie ma źle. No, a kolejne pomieszczenie to jest właśnie ten pokój, tak zwany składzik. Zobaczcie, już tak naprawdę nie ma źle. Troszeczkę się tutaj przejaśniło w tym pomieszczeniu. Te rzeczy, które są na kanapie, to wszystko to muszę znieść do komórki lokatorskiej i już spakować na przyszły rok. Natomiast ten kącik, który jest tutaj, no to są wszystkie rzeczy na święta Bożego Narodzenia i już Wam wcześniej mówiłam, że ja je przyniosłam na górę, dlatego że byliśmy jakby w obszarze zagrożonym powodzią i nie mogłam ich tam na dole zostawić, bo po prostu bałam się, że mi to wszystko pozalewa. Także te rzeczy są już na górze i czekają na swój moment. Jak już będziemy powoli je wystawiać, to zacznie się tutaj robić porządeczek. Biurko jest oczywiście przygotowane, tutaj są wszędzie porządki też. To jest biblioteczka dziewczyn z grami planszowymi. I te wszystkie przybory piśmiennicze, to na poprzednich vlogach Wam pokazywałam, że właśnie to układam i to wszystko jest tak naprawdę tutaj już
poukładane. O, zobaczcie, i tutaj cukierki. Trochę nam tego zostało jeszcze po Halloween, ale sukcesywnie wyjadamy. O, i tu jak widać, wszystkie te pajęczyny i jakieś tam jesienne rzeczy też już są tutaj wyniesione z tych pomieszczeń. Tutaj też już wieniec ściągnęłam i tu już właściwie nie ma nic oprócz tej jednej dyni, ale myślę, że tą dynię to po prostu skroimy, poporcjujemy i zamrozimy. O, właśnie, jeszcze Wam pokażę paczkę, która do mnie przyszła. To nie będzie dla Was nowość, to jest paczka od Claudine Hebdy. Tylko po prostu zamówiłam jeszcze coś tam dodatkowego. Skończyły nam się sole do kąpieli dla dzieci, z których, jak Wam mówiłam wcześniej, ja korzystam. I zamówiłam jakieś tam inne rzeczy też. O, tutaj zamówiłam właśnie. Lekki oddech, to jest nowość. I to jest... Aha, to są krople do kąpieli. Tak, żeby nie korzystać tylko z soli, ale też żeby dawać kropelki od razu z pracy, jak to pachnie. Bo widziałam, że tam też są nuty pomarańczy. Bardzo podobnie do soli. Także super. Cieszy mnie to, bo to na pewno na trochę dłużej wystarczy niż solę. No i oczywiście zamówiłam też solę. Lekki oddech. Klasycznie. Właśnie nakrętki zmieniły. Wcześniej były takie czarne, ale te czarne pękały. I widzę, że tutaj jest jakaś zmiana. Teraz są takie, wiecie, jak do lekarstw dla dzieci. Wydawało mi się, że jedną chyba zamówiłam inną, ale nie jestem pewna. Teraz tak, widzę, że jest nakrętka czarna. I tutaj jest... O, tego też nie miałam. Czterech alchemików. To jest właśnie ta świeca, której nie można chyba dostać tam. Też pachnie pięknie. To są moje zapachy. Tutaj w tych czterech alchemików, to jest sól do kąpieli, jest olej migdałowy, olej jojoba, limonka i pomarańcza. Ja właśnie lubię, jak są takie nuty cytrusów w produktach. Dlatego mi się te zapachy tak bardzo podobają i tak pasują. Nie każdy lubi. Niektórzy są baby powder team, a niektórzy są właśnie bardziej taki cytrusowy albo bardziej takie stłumione zapachy. Ja uwielbiam takie właśnie zapachy. Ta sól jest dla mnie. Ta jest dla moich dzieci. I wbrew pozorom one mają inny zapach. Chociaż ta mi się też bardzo podoba. Mam ochotę dzisiaj na mięso mielone, więc znalazłam jakiś przepis na zapiekankę z makaronem w Thermomixie. Nigdy nie robiłam tej zapiekanki z Thermomixa i mam nadzieję, że mi wyjdzie. Znaczy, co miałoby nie wyjść, to jest po prostu zapiekanka. Mam nadzieję, że będzie smaczna. Zawsze jak jesteśmy w jakichś państwach za granicą, to kupujemy jakieś tam tamtejsze smakołyki, jak byliśmy we Włoszech. Ale to wydaje mi się, że chyba jak byliśmy w Sardynii, to tam takim miejscowym przysmakiem właśnie był taki makaron drobny, takie... to jest trochę tak, jakby spaghetti było pokrojone na takie malutkie kuleczki. Myślę, że ten makaron, pomimo tego, że jest napisane, że mam wrzucić rurki, będzie do tego idealny. Nawet jak patrzę na niego, to mam na niego ochotę. Wybrałam przepis, do którego wymagany jest Thermomix Friend, a że nie mamy, no to tutaj właśnie jest mój przyjaciel, który mi tutaj pomaga. Obiad przygotowany wstępnie. Ja już odebrałam dzieci z przedszkola i przywiozłam je na tenisa. I zgodnie z moją tutaj tradycją siedzę w samochodzie pod tenisem. Nie chcę im przeszkadzać, wiem, że obecność rodzica jest dosyć taka rozpraszająca, więc siedzę sobie spokojniutko w samochodzie i mam tą swoją złotą godzinę na to, żeby sobie przejrzeć internet albo wrzucić Wam jakieś fajne shorty z naszych vlogów. Fajne jeszcze jest to, że jak wrócę do domu, to wstawię tę zapiekankę na 20 minut do piekarnika i po 20 minutach będziemy miały ciepłe jedzonko. Wrzucę Wam przepis w opisie pod filmem. Wyszłyśmy właśnie z tenisa i słuchajcie, jest tak zimno, jest tak mroźno i siarczyście, że automatycznie po wyjściu z samochodu zamarzły mi ręce. Mija, jeszcze dasz radę wytrzymać, czy nie? Nie?
No, wracam z tymi moimi miśkami. Jeszcze zahaczymy o recepcję i jedziemy do domu. Dobrze, że tam ciepły obiad na nas czeka. Dzień dobry! Cieszysz się? Tak, rozmawiałam z tatą przez telefon. O, wow. A jak się grało? Dobrze. I tata się też zapytał mnie. Jak się grało, tak? Tak. Super. Dziewczyny. Wy to potraficie matkę wymrozić. Jeszcze? Macie jakieś boczne wędrówki, czy nie? Chodźcie, bo tu jest tak zimno. Jaka mgła w ogóle tu jest. No mgła przyszła. A ja to mam. No, zimno, mgliście. Naprawdę, patrzcie, chyba się zbliżają święta. Ale jeszcze powiem wam taką rzecz, że jak się jedzie w takiej mgle właśnie, tak jak dzisiaj, to jest tak klimatycznie, to jest po prostu niesamowita pogoda. Miasto wygląda zupełnie inaczej, jak się przez taką właśnie mgłę przejeżdża. Ta widoczność, wiadomo, że jest, trzeba jechać bezpiecznie oczywiście, bo prawie nic nie ma widać. No, idzie Mirosław. Ale ja chcę średnią, ty dużą bierzesz? Ja biorę dużą, no. Poczekaj, bo ja tutaj miałam podzielone na zestawy to wszystko. Ja miałam tak, pomarańczowy do pomarańczowej, fioletowy z różową i zielony z zielonym. I teraz tak, to jest moje, bo to jest dla dorosłych, a tutaj te rzeczy są dla dzieci. I teraz, które jest dla ciebie, a które jest dla Emi? Pomarańczowy jest dla ciebie zestaw, tak? A dla Emi będzie w takim razie różowy i fioletowy, tak? Emi? Pasuje ci? Tylko na razie nie rozpakowujcie, dobra? Wyrzucimy pierw tamte i potem rozpakujemy. Ej, pasta! Pasta też przyszła. Wszystko mama wam zamówiła. Tak, pastę. No sami zobaczcie. Przecież wygląda to niesamowicie. Fajny klimacik. Może sypnie śniegiem za jakiś czas. Smaczne? Zdało test? Moi dzieci? Emi? Zdało test? To jedzonko? Super! Pogramy dzisiaj w jakąś planszóweczkę znowu? Tak. Chcecie? Czy zdążymy? To byście, musicie wtedy... Błyskawicznie w takim razie musicie wziąć prysznic i mało tego, jeszcze tatę w tego Chińczyka wciągniemy. Okej? Okay? Tak, tylko że jeden pionek brakuje w niebieski. A, to znajdziemy. Zastąpimy go czymś. Musimy znaleźć jego. A co musimy? Możemy znaleźć jakąś rzecz. No, zastąpimy go czymś po prostu, tak? Aha. Dobra. Jakoś mał mój ponik chyba. A, czyli dzisiaj będziemy mogli grać swoimi ponikami? Tak. Tak? No bo wczoraj bez mojego pytania. No dobra. Ale dzisiaj dobrze. Jak się zgodziłem, to można. A, to jak się zgodziłeś, to można, okej. Okay. Dziewczyny się jeszcze ogarniają w łazience, myją zęby nowymi szczoteczkami. Zawsze jak są nowe szczoteczki, to ten proces jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Ja sobie tutaj siedzę koło jednorożca i czekam na nie. Zaraz będziemy grać w jakieś planszówki, prawdopodobnie skończymy na Chińczyku. A jeżeli chodzi o takie moje polecenie, to właśnie nawet myślałam o tym przez dłuższy czas, co wam tutaj polecić. I chciałabym polecić wam tę książkę, dlatego że wczoraj upłynął termin oddawania jej do biblioteki, więc już dzisiaj pewnie zapłacimy jakąś mikrokarę, ale jutro będę musiała ją zanieść. Zobaczcie, ta książka to jest bardzo fajna książka z opowiadaniami świątecznymi, w takiej właśnie tematyce świątecznej, ale wiecie, z taką... A czy ktoś słyszał mnie na kamerze? Nie, nikt cię nie słyszał na kamerze. A ciebie? Mnie? Tak, mnie wszyscy słyszą. To jest a taka... mnie też nie słyszą? Słyszeli, wszyscy słyszeli. To są takie historyjki, które mają na samym końcu bardzo fajną puentę. Fajnie skłaniają do przemyśleń i właśnie o tym, że święta to nie tylko prezenty, to nie tylko
wiecie, te ozdóbki wszystkie dookoła, ale też gdzieś tam powinny się przewijać różne wartości. I właśnie o tym jest ta książka. Także bardzo ją Wam polecam. Zaraz wchodzimy w okres świąteczny, ale warto zacząć czytać te książki już teraz. No, my mamy ich tak dużo, że już czas najwyższy. Także do zobaczenia. A kolejnego vloga postaram Wam się nagrać już z warsztatów, z bootcampu, na który się wybieramy. A wybieramy się na niego bardzo daleko, bo do Białegostoku. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się. Pa!